Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Analizujemy tego, co w pierwszych 10-15 minutach fajnie wychodziło, czyli te spokojne rozgrywanie i przyspieszenie gdzieś na 30 meczach. Może teraz Siwek do Wójtowicza, Wójtowicz przekłada na lewą nogę, Wójtowicz! 1-0! Piękna bramka. Praktycznie można powiedzieć, że załatwiliśmy zespół Pawłowic ich bronią, bo to nie była wypracowana akcja wielopodaniowa, tylko przejęcie błyskawiczne. Podanie wolną, zobaczmy to jeszcze wolną raz. Przestrzeń, dokładnie, tutaj widzimy dobrze przejęcie. Jeszcze raz Szkatuła, no i trafił, piękno Przemysław Szkatuła, akurat w 71 minucie. No nie, trzeba przyznać, że przepiękne uderzenie, drugą szansę dostał. Trochę... Szkatuła, jeszcze Caniboł. Jeszcze próbują. No dobrze, to dośrodkowanie nie było. Kolejna centra, Caniboł głową! 2-1 dla gospodarzy. Chciałem powiedzieć, że dobrze, że tamte nie było przeciągnięte dośrodkowanie, ale drugie tempo. Ten nie boi grać w piłkę, czeka do końca z podaniem, prowokuje tym podaniem reakcję przeciwnika. Ale zobacz, świetne zagranie, Mokrzycki do wychodzącego Kwaśniewskiego, Kwaśniewski! I gol samobójczy chyba, 2-2, 83 minuta. Kapitalna akcja tutaj, bym zwrócił uwagę na te kluczowe podanie właśnie, to był chyba Wójtowicza. Świetne zagranie. Wójtowicza, który wyprowadził, no też te prosto popularnego krokodyla ustawili zawodnicy, tak jest. Janoszka! I po drugim gol! Brawo, brawo. Tak Łukasz jest. Janoszka, kapitalne uderzenie. 3-2. 3-2, 88 minuta meczu, ale bardzo, bardzo dobrze trafił, bo trzeba przyznać, że piłka w boczną siatkę, no zobaczmy, bramkarz... Czyli tam, gdzie stał bramkarz, tam, uderzy gdzie stał, Łukasz, ale bramkarz, Janoszka. No złapany troszeczkę na takim wykroku, no wydaje mi się, że troszeczkę i bramkarz mógł się zasugerować, że będzie nad murem, ale nie zrobił tam ruchu, ale uderzenie było na tyle precyzyjnie, jeszcze gdzieś taka zasłona trochę Michała Mokrzyckiego pozwoliła na to, że ta reakcja tego bramkarza była po prostu opóźniona i do tego ta jakość tego uderzenia no doprowadziła do tego, że ruch...